W Sztabie Głównym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spotykamy Mateusza Gesslera. Cześć. Cześć, witam serdecznie. I jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i finał, który właśnie trwa, to od Ciebie co podczas tego finału? No, zrobiłem tak. Najpierw wystawiłem obraz Mileny Chmielewskiej. To jest obraz namalowany Jestem ja. I on był malowany w trakcie programu Drzewo Marzeń. Oraz wystawiłem siebie. Siebie 12 godzin ze mną. Będziemy razem gotować, robić zakupy. Zobaczycie, jak restaurator żyje przez 12 godzin. No i naturalnie zrobię trochę rzeczy, które osoba, która mnie licytuje, będzie miała ochotę. No a przez 12 godzin coś czuję, że jesteś w stanie zrobić wiele. A mam tu na myśli na przykład gotowanie. Wiesz już, co zaproponujesz temu, kto wylicytuje dzień razem z tobą? Słuchaj, to będzie jego dzień. To jest jego dzień, ponieważ on pomaga dzieciom, także ja się dostosuję bardzo do niego albo do niej, w zależności kto to wie. Także jeżeli chodzi o gotowaniu, to najpierw poznam... A, dziękuję. Smacznego. Dziękuję, dostałem jabłko. Pyszne polskie jabłka. Pyszne polskie jabłka. No i ja się dostosuję do jego gusta, bo to jest najważniejsze, żeby ta osoba miała przyjemność. Ja wszystko mogę ugotować, to co ktoś lubi. Mateusz, a jest jakaś taka potrawa, którą trzeba by było przyrządzać 12 godzin? Bo wiem, że na przykład rosół musi się długo gotować. Ja, takich potraw jest tyle, że nie jestem w stanie... Poważnie? Przez 12 godzin? Tak. To jest, większość dobrych dań się marynuje, się szykuje, się przygotowuje, się, wiesz, pielęgnuje. Także to jest... Gotować to nie jest rzecz, której rzucasz na patelni. To nie jest gotowanie. No musisz przygotować to wszystko i to wymaga czas. Gotowanie jest trochę jak z miłością, to czas jest potrzebny. Z jabłek co można przyrządzić dobrego? Poza szarlotką? Poza szarlotką dobry kompot, dobry farsz, jeżeli one są kwaśne. Wiesz, jabłka też jest milion różnych jabłek, różnych smaki. Wszystko zależy, czy to będzie jabłko słodkie, czy to będzie jabłko kwaśne. Mogę zrobić go na przykład w talarkach pokrojone z odrobiny miodu na patelni, to już się robi coś fajnego. Do tego dodajesz, Polacy lubią cynamon, dodajesz cynamonu, dodajesz goździki i masz fajne jabłuszka już zrobione. Licytujcie od Mateusza Gesslera obraz i 12 godzin z nim na przykład w kuchni. Dzięki bardzo. Dziękuję. Na razie. Licytujcie, bo to jest bardzo ważny cel. Pomagamy dzieciom, także to jest ważne.